Witam serdecznie. Tym razem pokażę Wam, jak przygotować wykres, który będzie zawierał tylko wybrane informacje z zadania. Pokażę w tym wykresie głosy Marty i Janka uzyskane w klasie 2A. Żeby przygotować taki wykres, będziecie musieli zaznaczać dane do wykresu, klikając komórki w poziomie. Czyli najpierw klikam opis kolumny kandydaci, wciskam Ctrl, naciskam drugą A. Klikam Marta, głosy Marty w drugiej A. Klikam Janka, głosy w drugiej A. Puszczam klawisz Ctrl, wstawianie kolumnowe, któryś z tych tutaj. Stożkowy, ostrosłupowy nie za bardzo pasują, wybiorę walcowe. Prawa mysz, dodaj etykiet. Oczywiście, tak jak w poprzednim filmiku, opis tego wykresu mogę rozbudować. Pokażę Wam teraz, jak przygotować wykres porównujący głosy oddane na Martę i Janka w jakichś dwóch różnych klasach. Znowu będę musiał klikać w poziomie. Kandydaci, wciskam Ctrl. Druga A, trzecia A. Marta, druga A, trzecia A. Janek, druga A, trzecia A. Wstawianie kolumnowe. Mógłbym wziąć ten ostatni, który porównuje dwie jakieś wartości, ale ten według mnie jest bardziej czytelny. Prawa mysz, dodaj etykiety, prawa mysz, dodaj etykiety. Powstał wykres, który pokazuje ilość głosów oddanych na Martę i Janka w tych dwóch klasach, które tutaj widzicie. Dziękuję za uwagę.